tej strony Ola z szydełkarni.pl. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić podstawową rzecz na szydełku, czyli łańcuszek. Bierzemy szydełko i włóczkę oczywiście, nawijamy na palec i robimy pętelkę, tak aby dłuższa nitka była tą ruchomą. Wkładamy szydełko i nawijając od góry przeciągamy przez pętelkę. I tak powtarzamy. Nawijamy, przeciągamy, nawijamy. W ten sposób powstaje nam tak zwany łańcuszek, choć na pierwszy rzut oka wygląda troszkę jak warkocz. To jest podstawa. Z tego możemy już iść dalej. Kolejną podstawową rzeczą, jaką powinniśmy się nauczyć, jest półsłupek. Jak go zrobić? Już Wam pokazuję. Gdy już mamy skończony łańcuszek o odpowiedniej długości, wbijamy szydełko, ale nie w pierwsze, tylko tak zwane drugie oczko łańcuszka. Wbijamy w taki sposób, aby u góry były dwie nitki włóczki, a pod spodem była jedna. Nakładamy włóczkę, przeciągamy. W ten sposób mamy tutaj dwa. Jeszcze raz. Przebijemy. Mamy dwa oczka na szydełku i teraz, żeby dokończyć nasz półsłupek, nawijamy jeszcze raz i przeciągamy przez obydwa oczka. Tak, właśnie dokładnie tak. Żeby robić dalej, no to jedziemy. Wbijamy. Nawijamy. Przeciągamy. I jeszcze raz nawijamy. I przeciągamy. Tak powstaje nam półsłupek. Jeszcze raz. Wbijamy. Nawijamy. Przeciągamy. Nawijamy. Przeciągamy. Jeszcze raz. Wbijamy. Nawijamy. Przeciągamy. Nawijamy. Przeciągamy. I jeszcze raz, bo to trzeba utrwalić. I teraz, aby zacząć kolejny rząd, musimy zrobić tak zwane oczko ścisłe. To jest takie oczko łańcuszka jakby. Czyli hop, nawijamy i przeciągamy i ściągamy troszkę i mamy. Teraz możemy odwrócić. Mamy, to jest nasza lewa strona włóczki, rzędu, którego robiliśmy. Teraz tutaj mamy oczka, które wstały nam od półsłupków i wbijamy, hop, tu nie będzie problemu, zawsze u góry będą dwa, tak samo nawijamy, przeciągamy, nawijamy, przeciągamy, ja wiem, to jest powtarzanie, ale na tym polega szydełkowanie. I jeszcze raz, wbijamy, nawijamy, przeciągamy, nawijamy, przeciągamy i powstaje nam już drugi rządek, widać, to jest jedno, to jest drugie i jedno zakończenie oczywiście, coś takiego. I możemy zacząć kolejny rząd.
Proste? Super proste. Myślę, że wystarczy poćwiczyć i każdemu się uda. Mam nadzieję, że podobał Wam się mały filmik. Subskrybujcie, klik, zostańcie ze mną i oglądajcie pozostałe filmiki. Dzięki za oglądanie. Pa!